Ja mam pytanie odnośnie priorytetów spółki. Czy one się zmieniły? Bo od 5 lat spółka nie wybudowała żadnego mieszkania, a póki co sprzedaje nieruchomości, tereny, gdzie mogłyby powstać osiedla, na przykład na Lubliczy. Nie, priorytety się absolutnie nie zmieniły. Tak jak też wspominałem Państwu, jeżeli chodzi o wcześniejsze nasze wypowiedzi, to ta zasadnicza kwestia, która była w ostatnich latach przed nami postawiona, to polegała na tym, aby zasób nieruchomości w mieście podnieść, jeżeli chodzi o jakość i stan. Ten stan nieruchomości, jeżeli chodzi o kamienice, no nie był taki zadowalający, jakbyśmy chcieli. One nadal jeszcze wymagają nakładów, stąd tutaj w porozumieniu właśnie z panem prezydentem podjęliśmy decyzję, że to też stanowi troszeczkę o takim zasobie mającym na celu przyciągnięcie turystów często, tak? Tą naszą wizytówką jest pod względem historycznym, stąd podjęliśmy decyzję, że w pierwszej kolejności będziemy zajmowali się rewitalizacją tej przestrzeni na Starówce. Ogromne kwoty zostały tutaj wysygnowane, ja tylko wspomnę, że chyba w ostatnich 4 latach wyremontowaliśmy 25 elewacji. To jest no naprawdę bardzo duża ilość. Wspomnę również o zakupie domu Korzeniewskich, o Spiszowej 30, więc szereg takich rzeczy zostało zrealizowanych. To się wpisuje w tą strategię właśnie rewitalizacji Starego Miasta, bo proszę Państwa, no musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co będzie przyciągać turystów do Grudziądza. Czy to będą bloki mieszkalne, czy to będzie dobrze przygotowana Starówka z piękną przestrzenią publiczną. Natomiast tak i faktycznie tak, takie były ustalenia, takie były cele do realizacji. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne lata, to też już Państwa od razu uspokoję, że jak najbardziej przygotowujemy inwestycje na osiedlu centralnym. Również dwie inne lokalizacje są tutaj rozpatrywane. Myślę, że też do końca miesiąca powinniśmy mieć decyzję tutaj wspólnie z kolegą, gdzie powstaną kolejne nowe budynki. A co z osiedlem centralnym? Mówiliśmy w stanie przetarg został unieważniony, co dalej teraz? Nie. Przetarg jeszcze nie mógł zostać unieważniony, ponieważ jeden z oferentów złożył odwołanie, tak? Wczoraj odbyła się rozprawa, jak dobrze pamiętam, chyba na jutro jest ogłoszenie wyroku. Także czekamy na ten wyrok. Jeżeli będzie pozytywny dla wnioskodawcy, no to oczywiście będziemy go respektować. Jeżeli będzie po naszej stronie, to niezwłocznie będziemy pracować nad drugim przetargiem. Także tu proszę naprawdę, my nie rezygnujemy z tych planów, ale musimy się trzymać przepisów prawnych i pewnych okresów, które nas są wymagane.